Już w najbliższą niedzielę, 22 października, odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Ze mną jest pan Jakub Toczułowski, drugi i ostatni kandydat do okręgu wyborczego nr 13. Od 3 lat prowadzi pan z powodzeniem gospodarstwo rolne. Jest pan również delegatem Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Skąd więc pomysł na kandydaturę w wyborach? Pomysł już mnie tato mój namawiał od kilku lat, żeby może ja w następnych wyborach startował, ja zawsze opierałem się temu. No ale w tym roku, kiedy właśnie usłyszeliśmy o wyborach uzupełniających do naszego Rady Miasta, dużo mieszkańców tego okręgu 13 mówiło: o Kuba, ty może spróbuj, ty się nadajesz, ty masz zawsze gadane, ty powinieneś. No i chyba zanamował ich. Poszedłem tym tropem i będę startował w najbliższych wyborach. Z jakiego komitetu pan startuje? Startuję z KWW Wspólna Gmina. Procedurę, kampanię prowadzę głównie sam. Całe ugrupowanie pomogło mi tylko przy procesie jakby rejestracji kandydatów i zapoznanie mnie z całością. Tak. Czyli cieszy się pan bardzo dobrą opinią wśród mieszkańców? Tak, no też ze względu na to, że mój tata był przez wiele lat radnym gminnym i radnym powiatowym. To także jest nasze nazwisko, jest tutaj znane na terenie. No i raz przez to, że współpracuję z naszymi mieszkańcami, żyję wśród nich, razem pracujemy, wykonuję ten sam zawód, co większość naszych mieszkańców. No i to też na pewno ma jakiś wpływ, no, tak myślę. Jakimi cechami charakteru określiłby pan swoją osobowość? Otwarty jestem, bardzo pomysłowy i uczynny dla innych. Zawsze nie odmawiam pomocy dla kogoś innego. Staram się pomóc jak tylko potrafię. Jest pan delegatem, prowadzi pan sam gospodarstwo. Jest pan również członkiem orkiestry sokólskiej. Tak, na naszej młodzieżowej sokólskiej orkiestry dętej od już 5 lat nawet. No, mamy wielkie sukcesy w tej orkiestrze. Ostatnio zajęliśmy na ogólnopolskim konkursie w Robach 2. Byliśmy najmłodszą stażem orkiestrą na tym konkursie. No i z powodzeniem 2 zajęliśmy, także jest progres naszych. Mamy bardzo zdolną młodzież na naszym powiecie. Mandat radnego, do którego pan kandyduje, będzie trwał tylko rok. To krótko. Co zamierza pan zrobić przez ten rok? Właśnie, to jest bardzo krótki czas. No będę miał na pewno wpływ na budżet na rok 2018. No i będę się starał, żeby nasz rejon był ten uwzględniony w budżecie, w projektach jakichś inwestycyjnych. Coś na pewno skuramy, tylko musimy mieć pewność, co chcą dokładnie mieszkańcy zrobić. No teraz, na tą chwilę, to jest ta droga Brzozowo-Jałówka, jest taką jedną nakładka, która już jest tam przetarg wygrany ponoć. No tylko moim zadaniem byłoby wtedy już monitorowanie całości, całej inwestycji na tym terenie, bo to jest na razie najważniejsze. No, może jak jeszcze uda się coś, nie mogę nic obiecać, no, nie mogę obiecać, mówmy sobie wprost, prawda? No bo to jest zbyt mało czasu, żeby osiągnąć jakieś wielkie inwestycje na naszym terenie. Jak do tej pory ocenia pan pracę Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej? Na wielki plus to jest doprowadzenie do budowy obwodnicy Sokółka Dąbrowa, to jest bardzo, bardzo duży plus i roboty idą w ekspresowym tempie moim zdaniem. No niektóre działania można pewnie coś tam wytknąć, ale chyba nie jestem po to, żeby oceniać aż wszystkich i wszystko dookoła. Ja jestem tylko kandydatem na radnego. No i bym chciał po prostu poznać też dogłębnie tą strukturę, że wtedy jakbym został radnym, to będę mógł ocenić dokładne działanie Rady Miejskiej. Czyli mogę założyć, że pomimo wyniku, jaki będzie 22 października w niedzielę, czy na plus, czy nie, będzie pan składał kandydaturę w przyszłorocznych wyborach, na 4-letnich? Zastanawiałem się nad tym pytaniem wcześniej, gdyż oglądałem poprzednie wywiady. Tak sam sobie zadałem to pytanie i myślę, że tak. Myślę, że będę kandydował pomimo wyniku. Czy wygram teraz, czy nie? Czy przynależy pan do jakiejś partii politycznej? I nie, jeżeli nie, to dlaczego? Nie należy do żadnej partii politycznej. A dlaczego? Po prostu nie. Nigdy żadna partia polityczna nie była zgodna z moimi poglądami. I na zakończenie w tej chwili, co chciałby pan powiedzieć swoim wyborcom? Że zapraszam was wszystkich na wybory 22 października. My również zapraszamy na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej 22 października.